Czy jak masz stare prawo jazdy wystawione jeszcze na druku z lat 80. czy 90. ubiegłego stulecia, to czy musisz poddać się nowym badaniom lekarskim, jak chcesz aktualizować to prawko na nowy druk obecny w tej chwili? I przynajmniej w moim gabinecie sytuacja taka dotyczy się najczęściej osób, które wyjechały za granicę, oczywiście już wtedy miały polski dokument, a po powrocie nagle się okazuje, że chciałyby korzystać z polskich uprawnień do jazdy. Także nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. No i jak wspomniałem, takie sytuacje często zdarzają się w moim gabinecie. Natomiast dostałem zapytanie od mojego widza. Mam dużą wadę wzroku, minus 12 na obu oczach, lecz mam pełną korekcję w okularach. Czyli czytam ostatnią linijkę na tablicy. Czyli jak linijki są na górze największa, na dole najmniejsza, to pan czyta tą linijkę najmniejszą. Mam prawo jazdy jeszcze zrobione w 1994 roku. No i jeszcze nie zostało wymienione, ponieważ przebywałem za granicą. Do tej pory nie korzystałem z niego i jeszcze nie zmieniłem, ale wracam do kraju i mam zamiar je odnowić. I mam teraz pytanie. Czy muszę przejść ponowne badania okulistyczne i lekarza wystawiającego zaświadczenia, orzeczenia lekarskie. Okulary noszę zamiennie z soczewkami kontaktowymi. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. Adam. I jeszcze raz odpowiem na to pytanie. Czyli jeżeli do tej pory nie wymieniłeś druku swojego prawka, ale w czasie, kiedy była urzędowa wymiana, to wydziały komunikacji będą żądać od Ciebie badań lekarskich na daną kategorię. Sytuacja, jak wspomniałem, jest bardzo często w moim gabinecie, ponieważ część naszych rodaków wraca do Polski. Czasem wiąże się to z osiągnięciem wieku emerytalnego, czasem powrót z jakiejś emigracji, po prostu okazało się, że tam nie jest tak pięknie jak u nas w Polsce. Taki gentleman czy taka pani wraca i idzie do Wydziału Komunikacji, a tutaj prawko trzeba wymienić. No cóż, mogę tylko powiedzieć, że przy okazji naprawdę obejrzałem różne historyczne druki praw jazdy. No, był u mnie Polak, który wyjechał gdzieś w 79 roku, oczywiście zrobił to zaraz po zrobieniu prawka. No, potem zrobił tam prawka amerykańskie. Natomiast jak już wrócił, to nie chciał przechodzić jakiegoś tam kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, tylko po prostu wolał wymienić sobie to prawko polskie na prawko polskie. Także na tym kończę. Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, koniecznie skomentuj to w tym wideo. Tutaj jest taka sytuacja, że ten dany pan ma minus 12 dioptrii. Czy będzie potrzebował badania okulistycznego? No fajnie, żeby lekarzowi uprawnionemu do badań kierowców, takiemu jak ja, to badanie okulistyczne przyniósł. Natomiast no, w zasadzie na kategorię B i kategorię A lekarz, taki jak ja, decyduje sam, czy potrzebuje badanie okulistyczne, czy nie potrzebuje. Natomiast jeżeli tam wchodziłaby już w grę kategoria C, czy jakaś inna, a wierz mi, że w Stanach Zjednoczonych na przykład kategoria C1 jest niejako tam od razu dodawana do kategorii B, no to już wtedy badanie okulistyczne będzie potrzebne. Także jeszcze raz skończę, jeszcze raz skomentuj to wideo poniżej. Jeżeli miałeś jakąś inną sytuację, że Wydział Komunikacji mimo wszystko od Ciebie prawka, żeby wydać Ci prawko, badań lekarza nie chciał, skomentuj to wideo, bye bye i do zobaczenia wkrótce.